Już koledzy radni, ja mam takie odczucie, że zbyt młodym radnym, samorządowcem wchodzę w to towarzystwo, przyglądam się temu, wy jako niektórzy starzy wyjadacze mówicie, ale tematem dzisiejszego sesji jest uchwalenie budżetu. Ja zastanawiam się, czy nasza dyskusja w tej chwili nad tym budżetem zmieni ten budżet, czy nie zmieni. Bo porozmawianie tu sobie i mówienie dużo o różnych sprawach nam nic nie da. Mieliśmy dużo czasu na komisjach budżetowych, żeby postawić wnioski, żeby w czasie dwóch kolejnych komisji naszych stałych mogli zgłosić wnioski, żeby ten budżet był przepracowany. Nasze dzisiejsze dywagacje tutaj, czy on jest taki, czy nie taki, nic nie zmienią, bo nikt nie zmieni tego budżetu w tej chwili na kolanie. A powinniśmy się... Oczywiście, ja też znam, że ten budżet jest bardzo kiepski, jako na samorządowca, który chciał coś chciał zrobić, bo na tyle się krawiec skraje, że nam na tyle staje i nic więcej innego nie możemy tu zrobić. To jest moje zdanie. Natomiast wnioski do zarządu moja komisja złożyła, zostały one uwzględnione i w tym momencie mówienie tu sobie o różnych sprawach przedłuży po sobie tą sesję i wywołuje jakieś takie animozje. Weźmy się za robotę i ewentualne poprawki zrobimy, bo dzisiaj to rozmowa tego budżetu na pewno nie zmieni. Ad vocem chciałabym. Proszę kolego radny spojrzeć na porządek dzisiejszej sesji. W punkcie 7.1e dyskusja nad wniesionymi poprawkami i ich przegłosowanie. F głosowanie nad przyjęciem uchwały uwzględniającej przyjęte poprawki. I co, kolega uznaje, że sesja to nie jest miejsce, żebyśmy dyskutowali i przesuwali. Właśnie sesja jest tym miejscem, nie komisja. Koleżanko, ja czytam. Jeżeli była tak, dyskusja nad wniesionymi poprawkami, taka dyskusja była. I teraz na tylko... Proszę o spokój, ale żadnych wniosków akurat nie było, tak? Nie wiem, czy takie wnioski na komisji może koleżanka radna przedkładała, ja nie wiem. Natomiast proszę bardzo, kolega. Ja powiem szczerze, że przysłuchuję się do zaciekawienia tej dyskusji, ponieważ na Komisji Kultury, Oświaty i Sportu żadne takie wnioski nie zostały złożone, więc powiem szczerze, że jestem zdziwiony. Sesja jest miejscem, gdzie radni mają prawo zgłaszać i dyskutować. Taki punkt jest w programie sesji. Proszę zauważyć. Ale to po co w takim razie, po to są komisje, żeby tamte rzeczy przedyskutować, przynajmniej takie jest moje odczucie, tak? Ale... To proszę zdjąć z porządku ten problem. Proszę jeszcze, nie wiem, chyba kolejny. Wiem, proszę Państwa, o wnioskach składanych. Przewodniczyła się komisja budżetowa. Na przewodniczącym komisji wpłynęło wiele wniosków odnośnie propozycji budżetu. Ja osobiście złożyłem wniosek dotyczący budowy hali sportowej przy liceum. Tej hali gimnastycznej. No i oczywiście ten wniosek, komisja go przyjęła, ale dalej nie został uwzględniony. Więc o czym mówimy? No więc na komisjach to było składane. Osobiście złożyłem pisemny taki wniosek, także nie mówmy, że nie składaliśmy. Takie wnioski były składane. No. A teraz jeżeli przyjmujemy budżet, gdzie wydatki inwestycyjne są rzędu 391 tysięcy złotych, no to proszę Państwa, no nie można takiego budżetu, poprzeć. Ale dobrze. No to jest, to praktycznie no, powiat staje się tylko administratorem. Żadnych wydatków. I nie mówmy, że wcześniej nie próbowano składać. Ale my też budujemy, panie radny, i proszę naprawdę zaufać, że będzie to uwzględniane. Dobrze, kolega radny. Panie przewodniczący, ja składam wniosek o... Brawo, czekaliśmy na ten wniosek. Ale to proszę o spokój, ale proszę o zachowanie spokoju. Radny, wniosek.